Jedni mówią, że nic nie zastąpi brzmienia lampy, inni mówią, że cyfra to przyszłość. Jedni i drudzy mają rację. Ale dziś pokażę Wam jedną z najbardziej profesjonalnych, płatnych wtyczek, która być może zmieni Wasze zdanie. W jedną lub w drugą stronę, to się okaże. Archetype Tim Henson. Jest to sygnowany nazwiskiem gitarzysty Polifii pakiet komputerowych wtyczek. Jego cena to 119 euro, czyli na polskie około 550 zł. Nie jest tanio. Zobaczymy, czy warto w ogóle płacić za coś takiego. Bo w sumie, jeżeli policzyć koszty wzmacniaczy, efektów i tak interfejsu, żeby coś nagrać z takimi dźwiękami, może się okazać, że jest to świetna alternatywa. A może okaże się, że dźwięk jest całkowicie bezsensowny. Dajcie znać w komentarzu, czy korzystacie z wtyczek, czy jednak z prawdziwych wzmacniaczy. Jeżeli korzystacie z prawdziwych wzmacniaczy, to czy może ten film przekonał Was do spróbowania wtyczek? Na stronie Neural DSP znajdziecie pełny pakiet wszystkich ich wzmacniaczy i wszystkich ich wtyczek. Jak widzicie, Gojira, Plini, Mateusz Asato, Tom Morello. Tak naprawdę któregokolwiek artysty byście nie wybrali, jest tutaj pełen pakiet wtyczek sygnowanych jego nazwiskiem, aby uzyskać konkretny dźwięk, maksymalnie zbliżony do danego artysty. Czasami nawet jeden do jednego, ponieważ tak jak na przykład Tom Morello, czy Mateusz Asato, czy Tim Henson, któremu dzisiaj się przyjrzymy, oni korzystają bezpośrednio z tych wtyczek. A oto jak prezentuje się sama wtyczka. Na dole mamy możliwość wyboru jednej z trzech głów. Ta jest akustyczno-nylonowa, rytmiczna oraz lidowa. Dodatkowo do każdej z głów dostajemy efekty. Mamy opcję kabizm, czyli możemy zmienić sobie tutaj głośniki, mikrofony, pozycje, ustawienia. Tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Słynny multivoicer, który zaraz Wam pokażę. Equalizer, dzięki któremu możecie ustawić dokładnie taki ton, jakiego potrzebujecie. Oraz dodatkowe efekty, które znajdują się na końcu łańcucha. Dodatkowo w program jest wbudowany tuner, czyli stroik gitarowy, dzięki czemu nie potrzebujecie mieć fizycznego stroika. Jeżeli chodzi o presety, jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Pod zakładką Artists mamy wszystkich artystów, którzy korzystają z tych wtyczek i podrzucili tutaj swoje ustawienia. W zakładce Factory mamy tutaj ustawienia bezpośrednio od Neural DSP oraz bezpośrednio od Tima Hensona. Między innymi mamy tutaj Goat, czyli chyba jedną z najpopularniejszych piosenek Polifii, OD, a także bezpośrednio standardowe czysty lead i dźwięk nylonowy, z którego korzysta Tim. Zanim pójdziemy dalej, zachęcam Was gorąco do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie wrzucam sceny zza kulis, czasami wycięte elementy z filmów lub też po prostu ankiety, na które Wy jako widzowie możecie odpowiadać. Więc jeżeli chcecie mieć czynny udział w tworzeniu tego kanału, jak najbardziej zapraszam do obserwowania. Do prezentacji cleanów oraz leadów użyję mojego Ibaneza, natomiast do nylonu użyję mojego nowego nylonowego strata, którego budowę możecie obejrzeć na moim kanale jako 3-odcinkową serię. Yeah.
Jak zapewne było słychać, mój strat z pasywną elektroniką wymaga jeszcze odrobiny pracy. Jeszcze za bardzo słychać te stuki, ale taki jest urok przystawki piezo. Dzięki equalizerowi można to troszkę zminimalizować. Zobaczymy, czy dźwięk się poprawi, jak zainstaluję tutaj aktywną elektronikę. Co do samej wtyczki, mam mieszane uczucia, bo na pewno da się z niej wyciągnąć bardzo, bardzo dobre dźwięki i wydaje mi się, że na nagraniu naprawdę nie będzie słychać różnicy, czy to był prawdziwy wzmacniacz, czy symulator. Natomiast nie wiem, czy jest to dla każdego. Opcji jest naprawdę dużo i ja tutaj tylko zarysowałem powierzchnię, sprawdziłem dosłownie 3-4 kanały. To oprogramowanie można sobie przetestować przez 14 dni za darmo, także jeżeli ktoś jest ciekawy tej lub jakiejkolwiek innej wtyczki, śmiało spróbujcie i zobaczcie, może znajdziecie coś dla siebie. Narzędzia dla gitarzystów, takie jak ten program właściwie, są po to, żeby pomóc Wam znaleźć swój dźwięk, czyli rozwinąć Was po prostu muzycznie. Ja zauważyłem, że w zależności od danego presetu chciałem grać inaczej, więc być może i Was rozwinie taka przygoda muzycznie. A wszystko, co nas rozwija, jest pozytywne w mojej opinii. Zostaw łapkę w górę, jeżeli uważasz, że cokolwiek z tego filmu było dla Ciebie przydatne. Dzięki temu mogę trafić do szerszej publiczności i dalej robić dla Was filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia.